kolejne pytanie? Nie, może teraz poprosimy kolejne pytanie. Dzień dobry Państwu, Mirosław Kordoń. Proszę Państwa, ja mam pytanie do Pana Burmistrza oczywiście, ponieważ za jego czasów działy się sprawy, które mnie bardzo zaniepokoiły. Mianowicie, mówił Pan, Pana słowa sprzed chwili, że instytucje zewnętrzne i wewnętrzne projektowały coś na rzecz miasta. Pan nie ma kompetencji do tego, by z nimi konkurować. Otóż mam pytanie może trochę zaskakujące, ale na debatach publicznych dla osób, które kandydują, jest to, myślę, pytanie na miejscu. Jakie pan ma kompetencje? To jest jedno pytanie. Następne pytanie dotyczy tego, że dość publiczną wiadomością jest to, że zamierza pan wydać na remont naszego stadionu około 11 milionów, a nie 10, bo już taka kwota do mnie doszła. Proszę Państwa, chciałbym tu powiedzieć, że ja nie jestem przeciwnikiem sportu, tylko uświadommy sobie, że pan burmistrz w zeszłym roku dał 200 tysięcy na to, by poprawić nam ekologię powietrza. Więc ci zawodnicy mają trenować, za przeproszeniem, nie chcę powiedzieć, ale powiem kolokwialnie, w tym syfie. Więc jak oni mają tam grać, jak oni tam mają się rozwijać, jak nasze dzieci mają dożyć w zdrowiu, jeśli my nie potrafimy sobie pozwolić, nie poradzić z oczyszczeniem powietrza. Po co nam ten stadion? Każdy człowiek gospodaruje w swoim domu tak, jak mu pieniędzy wystarcza. Przynajmniej tak się u mnie dzieje. Myślę, że niestety trzeba tutaj miarkę również do miasta dopasować i wydawać tam pieniądze, gdzie można je wydać. Wiele rzeczy jest zaniedbanych. Proszę zobaczyć Lasek Miejski, który przez ostatnie 4 lata doprowadza pan, ja nie mówię pan osobiście, ale służby, którymi pan kieruje, pan Sosin i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, co się dzieje na górnej ścieżce, co się dzieje na dolnej ścieżce. Zobaczcie, co się dzieje z mostkiem, który nas prowadził dalej. Zobaczcie, co jest z poręczami wzdłuż Malinki. Otworzył pan spółkę, która się ma zajmować młynówką. Proszę zobaczyć, porównać z tym, jak ta młynówka wyglądała jeszcze 4 lata temu. Miasto jest brudne. Miasto brudne. Chodniki w fatalnym stanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, no mam tyle samo czasu, chociaż trochę lepiej mnie traktujecie, więc pozwolę sobie, mam nadzieję, teraz kompletnie odpowiedzieć na te pytania. Z wykształcenia jestem prawnikiem, posiadam również wykształcenie teologiczne, historyczne. Gdzieś miałem okazję, no właściwie od kilkudziesięciu lat zarządzać zespołami ludzkimi, czyli to są gdzieś moje kompetencje nabyte przez tych kilkadziesiąt lat. W przypadku stadionu sportowego jestem gorącym zwolennikiem budowy tego stadionu sportowego i czasami w toku tej dyskusji o tyle w niekomfortowej jestem sytuacji, bo byłoby trzeba pokazać różne liczby. Pan mówi o 200 tysiącach, tak, ja wymieniłem te 200 tysięcy, ale pan już nie wspomniał o kilku milionach, o których też tu mówiłem, które wydaliśmy na modernizację obiektów. To też są pieniądze, tak? O kilku milionach, tak. Ale będą wydawane, ale będą kolejne miliony wydawane na ten cel, na jeden i na drugi cel. Natomiast tak jak powiedziałem, w stadionie sportowym widzę szansę nie tylko dla sportu, ale również dla naszych szkół, również dla turystyki. W te wakacje z tych obiektów sportowych korzystało kilkaset osób z całej Polski. I zrobił to jeden z klubów sportowych, przy współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym, z Wydziałem Sportu. Ja uważam, że tak jak tutaj nasi niektórzy kandydaci wskazywali na to, że ta turystyka musi być wielowymiarowa, to jest właśnie otworzenie kolejnego wymiaru. Byłem jednym z tych faktycznie, którzy mówili, że Cieszyna nie możemy sprowadzić do historii, bo tych koneserów
wypraw turystycznych sensu stricte historycznych, to jest określona liczba. My musimy poszerzyć to. I to jest jedno z tych działań. Modernizujemy w tej chwili na tyle, na ile nas stać. Teatr, który nieustannie przyciąga, który ma jedną z większych widowni. Szanowni Państwo, modernizujemy Muzeum Drukarstwa, które jest jedną z lepiej ocenianych instytucji i wprowadza ten element aktywnej turystyki. I w przypadku Lasku Miejskiego czynimy tam nieustanne zmiany, aczkolwiek Pan też się doskonale orientuje, że tam warunkowani jesteśmy rezerwatem przyrody, który nas tam obowiązuje. No i w końcu ja nie otwierałem spółki. Prosiłbym też, żebyście Państwo tutaj przekazywali właściwe informacje, bo... Ale ta spółka jest potrzebna. Dziękuję.